A tak w ogóle to bardzo Wam dziękuję za dotychczasowe polubienia, za dotychczasowe komentarze, które za każdym razem robią mi dzień i za dotychczasowe subskrypcje. Super, super wielkie dzięki. I jeszcze jedno. Będę mega wdzięczna za postawienie mi kawy na Buy Coffee. Link do Buy Coffee jest w komentarzu do tego filmu. Tak w ogóle to bardzo dziękuję, bo już trochę osób postawiło mi kawę. Każda jedna kawa była przepyszna. Bardzo za nie dziękuję. Wyspa Ada Bojana, no jest to wyspa, także zaraz będziemy wjeżdżać na most. Z mapy wynikało, że jest tam bardzo, bardzo dużo różnych restauracji. Myślę, że takich dobrych, rybnych ja z nich nie będę korzystać. Natomiast wzdłuż rzeki, której ujście jest właśnie przy tej wyspie, są te restauracje, także myślę, że tam będzie dosyć dużo wędkarzy, rybaków. Może to być taki port, zresztą sama jestem ciekawa, jak to wygląda. Może będzie można przejechać i zobaczyć. No to zbliżam się na tą wyspę, natomiast niestety nic nie widzę, więc nie wiem zupełnie, gdzie mam jechać, czy w górę, czy w dół. Chyba w górę. Tak, w górę muszę jechać. W górę muszę jechać, żeby przejechać przez most. No, tutaj, ojej, czuję rybę. Moment, moment, muszę jakoś wycofać się. Nie wiem, czy to się da zrobić. Chyba się da. Chyba się da, dobra. O rany, ale się zestresowałam, dobra. Poczułam rybę, jak tylko tutaj wjechałam. Wjeżdżam przez most, no i tak wyglądają tutaj te domki. Ojej, ale to musi być turystycznie w czasie. W czasie. Oj, tutaj to w ogóle nic nie widać. W czasie wakacji. Może później się przejdę, żeby zrobić zdjęcia bez tego ogrodzenia. No, śmiesznie. Muszę przyznać, że bardzo ładnie. Natomiast tylko tam, z tej strony już jest dużo śmieci. Teren jest już niezagospodarowany. Także fronty bardzo ładne, a tyły słabe. To jest ta droga dojazdowa. Na most. Widać parking, no i te budynki. Wszędzie są śmieci. No dobrze, wjeżdżam na tą część Ada Bojana. Zobaczymy. To teraz już widzę, jest to po prostu droga prowadząca na kemping. Tutaj jest brama wjazdowa.
Jest masa samochodów, także znaczy, że jest to czynne. A wjeżdżać tam za bardzo nie mam co. Także wygląda to w ten sposób. Droga się kończy w tamtym miejscu. I no i tyle. No wjeżdżać nie mam co, bo nocować tam nie będę. Chyba nie ma sensu. No dobrze, zdecydowałam się wjechać, natomiast no tutaj jest jeden wielki parking samochodowy. Tam są domki, po prostu ludzie w nich sobie mieszkają pewnie. No dobrze, możecie mi uwierzyć na słowo lub nie, nie podobało mi się. To znaczy strasznie dużo samochodów, ośrodek stary. Ewidentnie stary, boisko jakieś tam jedno czy drugie niezadbane, te budynki też jakieś takie nie jakieś rewelacyjne, także nawet nie chciało mi się wysiadać z samochodu. Może rzeczywiście trochę naturystów tutaj jest, ale teraz widzę dopiero ich nie na tym części w tej ośrodka, tylko tutaj na tym polu kempingowym. Ale muszę powiedzieć, że nie ma tutaj żadnej rewelacji. Na pewno nie jest to miejsce dla mnie. Także pole kempingowe wygląda w ten sposób. Nic szczególnego. A tutaj są te boiska. No, no to... No to widzicie. No nie wiem, patrzyłam na internecie, było mega drogo jak dla mnie. A jakoś tak... Myślę, że jest dużo więcej fajniejszych ośrodków, w których można fajnie spędzić czas. Na przykład w Cap d'Agde w Francji. Tak cały czas zastanawiam się, czy jest coś tutaj takiego, co mogłoby mnie zachwycić. Teraz wyszłam z samochodu, jestem przy samym ujściu rzeki Bojana, czyli między wyspą a lądem, wyspą Ada Bojana a lądem. Idę na plażę, stwierdziłam, że wyjdę, bo jest zachód słońca, także może akurat to będzie coś fajnego.